Panie dyrektorze, jesteśmy podczas tegorocznego sympozjum Chemia. Dlaczego takie spotkania branżowe są organizowane? Tego typu spotkania są szczególnie w tym okresie pandemii, gdzie zazwyczaj spotykamy się przed kamerami, są doskonałą okazją do tego, żeby poznać różne rozwiązania, żeby też na stoiskach dotknąć niektórych rozwiązań takich w małej skali, czy które możemy zastosować w usprawnianiu procesów istniejących. Jeżeli chodzi o PKN Orlen, no to interesujemy się obszarami właśnie tego typu usprawnień w petrochemii, w rafinerii, w energetyce. To jest również doskonała okazja, żeby odbyć spotkania biznesowe, oczywiście w reżimie sanitarnym, natomiast można dużo też dowiedzieć się o nowych rozwiązaniach, zapytać. Także to te główne elementy no, świadczą o potrzebie organizowania takich spotkań. Panel, w którym będzie Pan brał udział, dotyczy wodoru. Dlaczego akurat w tym kierunku PKN Orlen podąża? PKN Orlen ogłosił w swojej strategii dążenie do neutralności emisyjnej, a jak wiemy, wodór jako cząsteczka nie zawiera węgla, więc jako paliwo bardzo dobrze wpisuje się w naszą strategię, w związku z tym, że go używamy jako paliwo, czy jako źródło do zasilania ogniw paliwowych. Nie emitujemy dwutlenku węgla, więc wpływamy pozytywnie na środowisko. I wodór w naszym przypadku jest jednym z wielu elementów, które pozwolą nam na osiągnięcie neutralności emisyjnej, bo obok wodoru mówimy o odnawialnych źródłach energii, o nisko- i zeroemisyjnych źródłach energii, które pozwolą nam właśnie osiągnąć ten cel. Natomiast również bym wskazał tutaj na trzy takie główne czynniki. Pierwszy to jest czynnik regulacyjny, bo dzisiaj mówimy o Green Dealu w Europie, o nowych wyzwaniach, nowych chociażby dyrektywach, propozycjach dyrektyw pakietu Fit for 55, które jasno i wyraźnie wskazują na to, że będziemy musieli produkować zgodnie właśnie z tymi regulacjami i tam wodór no, pozwoli nam po prostu spełniać te wszystkie te legislacje. Z drugiej strony, drugi czynnik to oczekiwanie klientów, oczekiwanie związane z tym, żeby ślad węglowy w naszych produktach był coraz mniejszy. No i tutaj też wodór jest takim źródłem energii, którą wykorzystując w naszych procesach, czy oferując jako paliwo w transporcie, czy właśnie jako ta dźwignia dekarbonizacji rafinerii i petrochemii, no pozwoli na właśnie spełnienie tych oczekiwań. To jest dla nas bardzo istotne, bo jak wiemy, no jesteśmy biznesem, który właśnie chce tych klientów zachować i tak naprawdę spełniać ich oczekiwania. No i taki jeszcze bym powiedział trzeci element tutaj istotny z punktu widzenia prowadzenia biznesu, to jest właśnie element ekonomiczny, gdzie dzisiaj patrząc chociażby na koszty do uprawnień emisji CO2 sięgające w pikach na poziomie 90 euro za tonę, no, są takim elementem, który ekonomicznie uzasadnia kierunek nisko- i zeroemisyjnych technologii wodorowych, które my chcemy stosować w naszej strategii. Czy pójście w kierunku technologii wodorowych oznacza odstąpienie od elektromobilności? Tutaj bym powiedział, że to są kierunki, które my w naszej strategii rozwijamy równolegle. I to chciałem podkreślić, że to jest tak naprawdę oczekiwanie klientów. My staramy się dostosować naszą ofertę do klientów i jeżeli chodzi o wodór i elektromobilność, to oczywiście widzimy rozwój tych kierunków równoległy, czyli elektromobilność dedykowana dla segmentu bardziej pojazdów lekkich, osobowych, bo tutaj jeżeli chodzi o bariery związane z zasięgiem, czy bariery związane z szybkością tankowania, ładowania tych pojazdów nie sprawiają dużego problemu. Natomiast w przypadku transportu ciężkiego, miejskiego, ciężarowego, no nadal nie są przełamane i wodór tak naprawdę pozwala te bariery przełamać, czyli czas tankowania bardzo krótki, bo pojazdy osobowe 5 minut, pojazdy ciężarowe do 10-15 minut, no i zasięgi rzędu powyżej 500-600 km, więc tutaj my patrzymy na to jako dwa
równoległe działania, dwa równoległe kierunki rozwoju dedykowane dla poszczególnych segmentów. Czy zaangażowanie się w technologie wodorowe, no, tak jak już wiemy, oznacza powstawanie również stacji ładowania wodorem, tankowania wodorem. Czy jest możliwe, że taka stacja powstanie również w Płocku? Tak, tutaj oczywiście jest to możliwe i my podejmujemy szereg działań do tego, aby od początku łańcucha wartości, czyli od produkcji wodoru poprzez właśnie finalnie wybudowanie tej stacji tankowania, żeby też zrealizować to w Płocku. O tym świadczą nasze jak gdyby już podjęte rozmowy zarówno z miastem Płock związane właśnie z uruchomieniem wodoru w komunikacji miejskiej, jak również działania związane z planami tutaj budowy takiej instalacji produkcyjnej wodoru innowacyjnej z odpadów komunalnych, a więc to by była produkcja wodoru niskoemisyjnego. Tutaj te rozmowy prowadzimy i chcielibyśmy, żeby właśnie tutaj w mieście Płock, w centrum naszej Mazowieckiej Doliny Wodorowej, którą również niedawno ogłosiliśmy jej powołanie, no chcielibyśmy, żeby te działania zostały zrealizowane.